Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a ostatnimi laty zastępca redaktora naczelnego Wieści24.pl i służbyspecjalne.com. Dzień dobry Państwu. Tomku, dzisiaj porozmawiamy o dezinformacji, bardzo bliskiej Ci sercu, w sensie to Twoje zawsze było zainteresowanie. Co możesz powiedzieć o tym, jakiej dezinformacji, jakiemu atakowi dzisiaj jesteśmy poddawani jako Polska, jako obywatele polscy? No ostatnio obudziłem się, zdziwiłem się informacją o tym, że chyba już jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Państwowa telewizja powiedziała, znaczy w państwowej telewizji usłyszałem, że nasze MIG-i 29 będą przekazane Ukrainie i ukraińscy piloci będą mogli lądować na naszych lotniskach. U nas one będą uzbrajane. Także zastanowiłem się, mówię, ktoś chyba wyjął tarczę strzelniczą i położył na nasze lotniska. No zdaje się, że tak. Gdyby tak, bo tam była taka sytuacja, że sprostował to dosyć szybko dr Wojciech Szewko. Tak. Z pytaniem zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, czy może to potwierdzić, ponieważ jego zdaniem, jeżeli to jest prawdziwa informacja, oznacza przystąpienie do wojny i wtedy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki materiały poznikały. Zostały przeredagowane. Powiedzieć, że to było niefortunne, to nic nie powiedzieć. No w takiej sytuacji... Oczywiście propaganda rosyjska już podchwyciła ten... Wszystkie media rosyjskie oczywiście o tym donosiły. No. A pytanie teraz jest takie, czy zostali w TVP Info zdezinformowani? Jeżeli tak, to przez kogo? Przez samych siebie? Czy mamy do czynienia z nieodpowiedzialnymi politykami, którzy nie rozumieją, jakie mogą mieć wagę słowa wypowiedziane przy takim napięciu, w takim konflikcie? Tutaj nie szukałbym teorii spiskowej. Oni po prostu nie rozumieją, jakie skutki to wywołuje i ktoś dochodzi do wniosku, że należy tą informację publikować i publikują. Bez większych refleksji. Dodajmy o tym, że żołnierze WOT-u, dosyć znani, bo medialni, czyli dziennikarze w cywilu, popierali ten postulat i mówili, że skoro z Białorusi startują samoloty, skoro z Białorusi jest prowadzony atak na Ukrainę, to z Polski może być prowadzona obrona Ukrainy. No, trudno bronić takiego stanowiska. No tak, tylko że to też się wpisuje w to. To się wpisuje właśnie w tę dezinformację, o której mówimy. W tej chwili już tłumaczy się chociażby to, że trzeba z tych samolotów zdjąć systemy, które są systemami natowskimi, czyli system swój obcy. Ale i te wszystkie inne to nie rzeczy. Wszystko. I dopiero można przekazać te samoloty Ukrainie. W ogóle dziwię się, że ta informacja jest propagowana. Powinniśmy tylko informować, że przekazujemy sprzęt, że pomagamy, a nie musimy mówić dokładnie, co przekazujemy. No tutaj to jest takie próba wypinania piersi po ordery, które jak zwykle dokończy się, no dobrze, że się nie skończyła tragicznie, ale to się kończy po prostu kompromitacją. Natomiast pomijam już to, że każdy, kto tylko pośledzi historię tych naszych MIG-ów 29, wie, że te MIG-i, no, z nimi było sporo perypetii. No, jeżeli ktoś w propagandzie rosyjskiej również już twierdzono, że dajemy stare, wysłużone samoloty, które u nas już w zasadzie funkcjonowały na częściach nielicencjonowanych przez Rosję. No. Ale weźmy też na przykład... Szkoda, że my tak to robimy. Bardzo szkoda. Weźmy też na przykład sytuację taką, że mamy obecnie informacje, które powodują kolportowane tak zwaną pocztą pantoflową, trochę internetową. No doprowadzono do tego, że w polskich bankomatach, w niektórych bankach brakuje pieniędzy. Brakuje pieniędzy. To jest oczywiście taki odruch ludowych mądrości, że skoro mamy sytuację, że gdzieś tu jest wojna, to biegniemy do bankomatu. Tutaj już bym zastanowił się, czy to nie jest celowa dywersja. Szczególnie na przykład też celowa dywersja, doprowadzająca do tego, żeby u nas powstały pewnego rodzaju nastroje paniki. No właśnie, to paliwo. Już, tutaj już niestety, ale to już jest skoordynowane z Rosji. No właśnie, mamy też braki paliwa i jeszcze, żeby było śmieszniej, braki w płynie Lugola, które to braki są tłumaczone tym, że
przez notabene rosyjskich. To była natychmiastowa reakcja po tym, kiedy Putin wprowadził ten najwyższy stan pogotowia. Przypomnijmy, że płyn Lugola jest to substancja, którą w teorii można pić wtedy, kiedy jest gdzieś zagrożenie skażeniem radioaktywnym. Pamiętam go. Piliśmy go w latach 80., tak, kiedy wybuch był, w Czarnobylu, po to, żeby organizm nie pobierał jodu z otoczenia jodu skażonego. Zresztą to pomoże jak umarłemu kadzidło przy ataku jądrowym, no ale to już sami państwo widzą. Są tacy, którzy się lepiej, no ale to jest konkretny zysk. Jeżeli na przykład rosyjskie grupy operacyjne zainwestowały wcześniej w płyn Lugola, który kosztował 10-15 zł, a teraz teraz kosztuje po 130-150 zł w kurcie, czyli wzrost tam dziesięciokrotny, to mamy do czynienia właśnie z tym, jak się zarabia na wojnie też, no bo mówmy się, że... Zdecydowanie lepiej zająć społeczeństwo tym, żeby były obawy przed wojną, niż tym, żeby na przykład się szkolić. Nie wiem, żeby w tej chwili zorientować się, w jaki sposób produkować koktajle Mołotowa, czy ewentualnie uczęszczać na strzelnice i w jaki sposób zabezpieczać się naprawdę przed wojną, czy przed działaniami dywersyjnymi. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Dokładnie, tak jak powiedział pan prezes Kaczyński. Nie dokładnie tak powiedział, ale... Subi pasem parabellum. No tak, tylko że to PiS... A pan prezes Kaczyński powiedział, szykuj wojny. Się do wojny, także panie prezesie. Tak. No ale tak, ale to tylko że mamy sytuację tego typu, że akurat PiS zaniedbał przygotowania zarówno w warstwie informacyjnej, jak i w warstwie... No też materiałowej. No budujemy płot na Białorusi przeciwko żubrom za 1,6 miliarda złotych. Za te pieniądze można byłoby kupić 30 dronów wojskowych. W poprzednim programie mówiłeś, wyjaśniałeś, że jaką wartość bojową mają drony. Zobaczyliśmy ostatnio to, że dron bojowy unicestwił 180 pojazdów przeciwnika. No to jednak jest wielka, wielka naprawdę wartość bojowa tych dronów. Ale to wróćmy do dezinformacji. Czy możemy postawić tezę, że Polska jest kompletnie bezbronna, skoro już dezinformację szerzy telewizja państwowa, skoro nikt tego nie kontroluje, nawet na poziomie tego nie zna, znaczy telewizji rządowej, państwowej, bo jeżeli ktoś puszcza fejki na poziomie mediów prywatnych, no to jest to zrozumiałe, dopuszczalne, nikt tego normalnie nie bierze. Natomiast telewizje państwowe, rządowe, szczególnie na wschodzie, mają szczególny sposób traktowania i traktuje się je czasami nawet jako nieoficjalny kanał przekazywania informacji społeczeństwu, drugiej stronie. No w jednym z programów z przerażeniem zobaczyłem, że prowadzący program pokazywał snajperów na dachu w Kijowie, na jednym z budynków rządowych i głośno sugerował, że na pewno w tym budynku znajduje się pan prezydent Zeleński. No, delikatnie mówiąc, co najmniej jest to nieroztropne. Tak, w tym samym programie pytał pana generała Bieńka, jakie są kanały zaopatrzeniowe dla armii ukraińskiej. No, pan generał Bieńek popatrzył i powiedział, że nawet gdyby wiedział, to by tutaj nie mógł w tym programie tego powiedzieć. No, dokończmy kompetencje. Apeluję o odrobinę rozsądku. Ale to dokończmy jeszcze, bo ja z kolei widziałem wpis internetowy Jacka Łęckiego, który poinformował, że wojsko ukraińskie jest tak świetne, bo jego źródła w sztabie generalnym mówią, że oni zhakowali po prostu komputery Federacji Rosyjskiej i dzięki temu znają wszystkie rozkazy i mogą to wszystko świetnie sabotować. To tak mi się to skojarzyło, jakby w latach wojny, II wojny światowej, alianci informowali przez radio, że jest świetnie. D-Day będzie jutro właśnie. Dobra pogoda jest. Nie, ale w ogóle, że my mamy, przecież my czytamy Enigmę. Tak. To więc jest świetnie, po prostu nic, co Hitler nie jest w stanie nas zaskoczyć. No przecież to tak... Miejmy nadzieję, że to była po prostu czcza przechwałka dziennikarza, no ale jak podanie tego typu informacji świadczy o kompetencjach, Janku, bądź co bądź. Czego ty się po Jacku Łęckim spodziewałeś? Jacek, no, sam wiesz, jak to wszystko wygląda.
Nie, no to jest, to są takie rzeczy, że no wojna to nie jest. No mamy też kolejnego gwiazdora Jakimowicza, który pozuje z jakimś arsenałem. To też kolejny tego, że on się szykuje na wojnę i pokazuje, ile to ma jakiegoś tam sprzętu, czy to zabawek, czy to jakiegoś prawdziwego sprzętu i się fotografuje w kamizelce kuloodpornej. To mi się przypominał taki dowcip o takim człowieku, co to chciał iść na wojnę i mówił, że sobie postrzela. No. Ale tak. Jak usłyszał, a jak ciebie zastrzelą, to... A mnie za co? Tak, i to tak mi się skojarzył, nie wiem, czy słusznie, natomiast... Ja mam zawsze taką radę, no teraz jest jakiś legion międzynarodowy, to zamiast się fotografować z gazetami, to niech się zaciągną i pojadą tam na miejsce. Należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Po prostu te fotografie naprawdę niedużo dadzą. Ich wydźwięk propagandowy będzie niewielki, bo nie sądzę, żeby pana Jakimowicza przestraszyli się żołnierze wojsk specjalnych rosyjskich. Natomiast trzeba ćwiczyć najprostsze rzeczy, trzeba umieć się ukrywać, trzeba umieć zmieniać szybko magazynki, ładować amunicję, rozbierać tą broń, usuwać zacięcia. Najprostsze rzeczy, te rzeczy później są niezwykle ważne. Też pan... a machać tylko i wyłącznie do kamery? Ale czyli mamy tak, że celem, to żeby tak podsumowując, celem dzisiejszej polityki rosyjskiej jest przede wszystkim sianie w Polsce paniki. Tak. Czyli... doprowadzenie do sytuacji takiej, w której my, Polacy, zaczniemy po prostu działać irracjonalnie, szkodzić własnej gospodarce, wykupywać towary, wykupywać... Wykupowanie żywności, wykupowanie benzyny, obleganie banków, bankomatów działa tylko na szkodę Polski. Działa tylko na szkodę tak, Polski. To jest właśnie, nie ma takiej sytuacji, żeby trzeba było to zrobić, a tak naprawdę zastanówcie się Państwo, a w sytuacji wojny, czy wy sądzicie, że to w czymś tak bardzo, bardzo pomoże? No nie, no. Posiadanie makulatury w domu. Dokładnie. To. Trzeba rzeczywiście szkolić się, pomagać Ukraińcom w miarę możliwości załatwiać kamizelki kuloodporne, hełmy, środki opatrunkowe, te rzeczy są najbardziej potrzebne. No takie, które teraz widać, te, które że właśnie widać, można. Że brakuje na Ukrainie. Natomiast to widać po prostu, że nie ma nawet pomysłu na politykę informacyjną. Trzeba przyznać, że jakby nie patrzeć na... to trzeba będzie osobny program na ten temat zrobić, że niezależnie od tego, co się dzieje w tej chwili w polu, to wojna pokazała, że wojnę informacyjną Rosjanie po raz pierwszy, zdaje się, w historii swoich... Przegrywają. Przegrali de facto tak. Już. To już nie chodzi o to, że tego, to po prostu Ukraińcy zdominowali media, wszystkie media społecznościowe, zdominowali cały przekaz, całą narrację. Ukraińcy pięknie, bohatersko się biją, trzeba im w tym... Tak, ale to jest, ale też właśnie, bo to jest tak, że wszyscy jak to najlepiej samo sobie pomagać i oni sobie pomagli, no bo pokazali to światu, po prostu nie dopuścili do narzucenia narracji rosyjskiej, a trzeba przyznać, że Rosjanie... Mają jednolity, bardzo dobry przekaz, chociażby jeżeli chodzi o traktowanie jeńców wojennych, bardzo naprawdę świetny teraz na przykład pomysł, że każda matka, która przyjedzie po swojego syna, dostanie go z powrotem bez żadnych warunków. Tak, tak, tak. Czyli po prostu może przyjechać i odebrać dziecko. Rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Drodzy Państwo, to taki przekaz. Pamiętajcie, że biegnąc do bankomatów, kupując, wykupując płyn Lugola, to tak naprawdę... Pomagamy Rosjanom. Tak, to wykupując, robiąc zapasy paliwa, to jest wszystko tak naprawdę histeria, która niewiele ma wspólnego z wojną, a tak naprawdę to jest dopiero to tworzy. To jest taki mechanizm, w której banki tak naprawdę nie mają, to wszyscy o tym wiedzą, banki mają określone pojemność i przewidywane wypłaty. Jak się wszyscy biegną do banku, no to bankom chwilę zajmuje dowiezienie gotówki. To nie jest jakikolwiek sygnał, że czegokolwiek jest nie tak, to jest po prostu sygnał, że z ludźmi jest coś nie tak, bo się poddają po prostu panice. Stary dobry pomysł, taki chłopski, że najlepiej to jednak mieć pieniądze w skarpecie, w związku z tym trzymać, więc to niekoniecznie jest to prawda. Drodzy Państwo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i o udostępnianie tego materiału wszędzie tam, gdzie Państwo sobie życzycie. A wszystkich Państwa zapraszam na portal wieści24.pl, którego jesteśmy redaktorami.